nieświadomie, wydaje mi się, wprowadziłam ten styl na scenę, dlatego że wszędzie, gdzie występowałam, wszędzie doprowadzałam moją sylwetką, moim stylem, doprowadzałam do szału. Ludzie znali mnie po prostu przez 3 czy 10 minut na scenie i wszędzie konferansjer miał straszne problemy z uspokojeniem publiczności. Głośna już 16-letnia Karin Stanek z Bytomia. O Jimmy Joe, o Jimmy Joe, ty o tym wiesz, ty o tym wiesz, nie szukaj żadnych gwiazd na niebie, i pomyśl o mnie, albo nie, o Jimmy Joe. Karin Stanek, polska królowa rocka lat 60. i 70. Debiutowała w marcu 1962 roku w eliminacjach ogólnopolskiego turnieju Czerwono-Czarni Szukają Młodych Talentów. Karin zaśpiewała tam Hulla Tutulla, akompaniując sobie na gitarze pożyczonej od znajomego księdza. Miesiąc później po raz pierwszy wystąpiła z Czerwono-Czarnymi w warszawskiej kawiarni Uśmiech. Na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie niesiono już Karin na rękach w triumfalnym pochodzie. W tym samym roku zaśpiewała Malowaną Lalę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, a rok później Chłopca z gitarą na pierwszym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Każda następna piosenka stawała się wielkim przebojem. Dziś ten świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. Z tą piosenką zrobiłam, powiedziałabym, karierę finansową w Ameryce. Moi wielbiciele w Ameryce, którzy wyjechali z Polski w tym czasie, wiedzieli już o tej piosence. I konferencjer Kietryński zapowiedział, tato kup mi dżinsy. No i rzeczywiście każdy chciał być tym moim ojcem. A myśmy wtedy tylko dostali maleńkie pieniążki, ta wielka ekipa znanych piosenkarzy w Polsce. Wojewódka nas zaprosił i nie mieliśmy wielkich gaż, ale byliśmy szczęśliwi. Mogliśmy w Carnegie Hall wystąpić turnę w całej Ameryce, Kanadzie. Straszne, kapitalne przeżycia to były dla nas wszystkich. No i pamiętam, że ten numer śpiewałam tak, że każdy wyciągał pieniądze, jak zeszłam ze sceny, to każdy już czekał z dolarami na mnie. I każdy chciał mnie na te kolana wziąć i mi te dżinsy kupić. Malowana lala! Mocne uderzenie. Karin Stanek, popularnie Atomowa Kaśka ze Śląska. Malowana lala, lala, la. Dynamit, rytm, muzykalność i na pewno niemalowana lala. Lat 17, rówieśniczka końca wojny. Chodzą tam ludziska, targują, malowane lale kupują. Która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła? Malowana lala, 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 malowana lala, lala, malowana lala, 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 malowana lala, lala, la. A temperament ponoć mam po moim wujku. I też orkiestra Romana Stanka. Ja mówię, mama, jak ma na imię? No Roman Stanek. Duża orkiestra, 28-osobowa w Bytomiu tutaj, cała młodzież elegancko ubrana przychodziła. Od mamy się dowiedziałam, że był jakimś wielkim młodym talentem i bardzo cenionym przez prasę również i przez radio. I mama mówi, podejrzewam, że to masz od niego. Karolinko, kogut pieje, Karolinko, spójrz jak dnieje za oknami, słońce wstaje, Karolinko. Uśmiechnięta Karolinko, popatrz się tam w gogolinie, w złotej skrzyni złote wino. Karolinko, śląska dziewuszko, Karolinko, jak z obrazka śląską gruszką idziesz prosto, chcesz odnaleźć swoje miasto. Karolinko, złotowłosa Karolinko, jak z piosenki popatrz jak poranna rosa w czarnej ziemi srebro.
bo dziewczyna Karolinko. Złoto za Karolinko serce boli, gdy go golim tak się śmieje, bezlitośnie swego smutku. Karolinko, siostra dziewuszko, Karolinko, jak z legendy, groźne burze przeszły tędy, groźne chmury już nie gro po orzą. Karolinko, złotowłosa Karolinko, jak z piosenki popatrz jak... Bardzo ewidentny był u mnie, podejrzewam, że do dnia dzisiejszego zlikwidowałam trochę ten akcent śląski, bo się przyczepiali. Ale dużo, powiedzmy, zwolenników ze Śląska, tym to nie przeszkadzało, publiczności to w ogóle nie przeszkadzało. Moje pochodzenie, moje R do dzisiejszego dnia byłyby akceptowane. Dziennikarze tego nie akceptowali, ci, którzy mnie od samego urodzenia jako piosenkarki nie lubili. Karolinko, Śląska dziewuszko, Karolinko, jak... Jak Karin często bym śpiewała, zawsze mówiła, mam gitarę kupić. Ja mówiłam, gitary są bardzo drogie. I kupię ci, odkupię ci kiedyś gitarę. Ja też to zrobiłam. No i nauczyłam jej te pierwsze chwyty, jak ma grać. Bardzo się dziwiłam, Karin bardzo szybko nauczyła się grać. Tylko nie grała tak powoli jak ja, te strony. Jak to się uczy, to te strony trzeba pociągnąć do góry. Inaczej się wtedy gra i śpiewa. A ona wzięła tą gitarę i z całą siłą rytmicznie grała. Ta gościa mówi, ty nikogo nie potrzebujesz. I sama takie lalą robić z tą gitarą razem. Tak szybko się nauczyła tej gry. Tę gitarę właśnie przywiozłam ze Związku Radzieckiego. Kupiłam ją od mojego kolegi, piosenkarza, konferansjera. Miała tak przepiękny dźwięk, że postanowiłam napisać kompozycję. I kompozycja, którą napisałam, którą skomponowałam na tej gitarze, zajęła czwarte miejsce na festiwalu kompozytorów i autorów w Hollywood. I tę przepiękną gitarę sprezentowałam mojemu, jednemu z największemu przyjacielowi i sympatykowi w Polsce, Stefanowi Papierowskiemu. O tych gitarach każdy z nas śnił i forsę zbierał. To jest to! 300 tysięcy po dziś żyć nie umiera. Żyć nie umiera. Jeszcze ładuj więcej! Żyć nie umiera! To jest właśnie to! Wszędzie, gdzie się prezentuję, jak zapowiadają Karin Stanek z Polski, bo tak sobie zażyczyłam, to zawsze mam ten aplauz na przywitanie. Ale myślę sobie, okej, to jest przywitanie. Liczy się zejście. I staram się śpiewać w programach międzynarodowych. To nie jest tak, nie jest często, jest sporadycznie, ale są bardzo pozytywne efekty i dowodem tego są następne zaproszenia. 15 dniu stycznia 97 roku witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie Krystyna Dudzińska, Bogumił Starzyński i po raz 63 pan Stefan Papierowski z Chorzowa, nasz przewodnik po gwiazdach polskiego bitu lat 60. No ale jak wiemy, to nie tylko. A od kilku miesięcy pan Stefan jest przecież inicjatorem i pomysłodawcą muzycznego wydarzenia na Śląsku, czyli koncertu Karin Stanek, jego ulubienicy, który to koncert będzie miał miejsce w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Witam niezwykle ciepło, niezwykle serdecznie, Karin. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz pierwszy po 35 latach w Katowicach. I w studiu Radia Katowice z pewnością też przed tymi mikrofonami. Spotkanie z publicznością z Bytomia jest dla mnie największym wydarzeniem w mojej karierze.
po 35 latach. Do Bytomia wcześniej przyjechałabym, ale ja się zawsze bałam mojej publiczności w Bytomiu. Nie wiem, za bardzo ją sobie ceniłam. Bałam, strasznie się bałam. Ja wszędzie chciałam wystąpić, powiedziałam, aż w Bytomiu nie. I dlatego to tak długo trwało. Poza tym pierwszym, moim największym wielbicielem, który jest Stefan Papierowski, on mnie zawsze namawiał do tego, jak mnie bliżej poznał, powinnaś wystąpić w Bytomiu. W Bytomiu cały Bytom na ciebie czeka, ciebie ludzie tam lubią. I dowiedziałam się też przez niego, że ludzie pretensje mieli, jak to występuje tu, tam, do nas nie przyjeżdża. Pamiętam, że miałam kiedyś koncert we Wrocławiu i do garderoby przyszło kilku wielbicieli i mówię, pani Karin, no najwyższy czas, żeby pani w Bytomiu wystąpiła. Bo to tam ludziska targują, malowane lale kupują, która najładniejsza ta czy ta, która będzie dobra albo ta. Malowana lala, tap, tap, trara, malowana lala, la, 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 malowana lala, la, 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 malowana lala, la, la, la. Stoi lala w kącie i z kąta, malowanym boczki. Pogląda. Gdy ładnego z oczy chłopaka, tam malowanego buziaka, nim się taki chłopak spostrzeże, z malowaną lalą ślub bierze. Nie pomoże żadne staranie, malowany męże zostanie. Kupują, która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła. Malowana.